Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Tales. No, tym razem już z kolejnym DLC, The Tavern Opens. Nowe DLC, które pozwala nam knajpę założyć. No, nie mam pojęcia jeszcze jak i gdzie można to znaleźć. Wiem, że gdzieś w obozowisku można było zobaczyć, ale patrzyłem i nie widziałem, więc być może nie tak od razu. Kuźnia, gospoda... No właśnie, może gospodę to tawerna zamiast może to nie jest tawerna, tylko gospoda. Aha, możemy sobie jeszcze wziąć jakieś nowe te. Się zastanawiam, bo na razie żeśmy jeszcze nie skończyli istniejących, że tak powiem, tych. Nie skończyliśmy jeszcze. W ogóle nie wypłynęliśmy na morze. Tak więc. Oho, rumor has this tavern for Saint Stormcap. A, czyli mamy także to dopiero do Stormcap musimy iść, bo tam jest tawerna na sprzedaż. No oki. Nie wiem, czy ja ostatnio zrobiłem wszystko, co miałem zrobić, jeżeli chodzi o jakieś upgrade'y i tym podobne rzeczy. Zakładam, że tak, ale... Ale już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Więc... To jest też dobra wiadomość z tą tawerną dla Mirka, który jest naszym kucharzem, który się domagał lepszego kociołka. Dobra, no możemy zobaczymy, bo może warto będzie te punkty w to inwestować. No teraz to mam ochotę wrócić do Stormcap i olać te wszystkie questy. Pewnie... Może nie jest dobrze olać te wszystkie questy, bo one troszeczkę kasy dają. Więc może spróbujmy bardzo szybko te questy zrobić. Zaraz, co tu się stało? Bo tutaj gdzieś powinien być kompendium, to za chwilę. Sobie tu zobaczymy. Tu gdzieś pamiętam, że powinny być ten quest z tym aptekarzem, czy coś w tym stylu, czy tam kowalem. A tutaj ten grobowiec starożytny. Więc możemy sobie tak hycnąć tutaj, spróbować to zrobić. Później do tego Garusa. Tu mamy jeszcze, co to jest? Tu mamy jakiś oddział, następny. I tyle bym, że tak powiem, zobaczył. O, właśnie. No i do tej tawerny trzeba będzie pójść. Kurde, tylko że jak my dzisiaj zrobimy... No właśnie, to jest to, że jak ja będę dzisiaj... O, to jest to miejsce. Jak ja będę dzisiaj chciał zrobić jakieś walki czy coś w tym stylu, to kurde, my się nie odgryzujemy z tym wszystkim. To za parę odcinków dopiero tam dotrzemy. No ale głupio lecieć tam... U. No właśnie, głupio lecieć tam... Poziom 5, wartownik, strzelec. Rumcajs. Walczy z Rumcajsem. Dobra, spróbujmy tego Rumcajsa ogarnąć jak najszybciej. Aha, no tak. Chyba nie ogarniemy, bo mają specjalizowane strategie bitewne. Trafienie krytyczne przeciwko celom związanym walką większe o 50%. Kurka blaszka, niech to kaczka kopnie, no. To teraz będziemy musieli to tak zrobić, żeby nie związywać się z walką z nimi tak łatwo. Dobra, Rumcajs, ja go będę Rumcajsem nazywał. Ile ich w ogóle tu jest? Trzy? Tylko trzech ich jest? What? Siła zręczna większa o 30%, nie do ruszenia, nie można odrzucić, bla bla bla. Ale co to za jednostki? 62, 64 strzelec. Łe! No to dobra, to może to nie będzie takie trudne, może się uda to szybko zrobić, dawać ich to. Kojot, kto ma te obszarowe ataki, bo już nie pamiętam tutaj. A czemu ty jesteś? Aha, nie do końca masz wyklepane wszystko. Coś ty robił w kurde w obozie, żeś nie wyklepał sobie zbroi, co? Ty masz też obszarowy atak, ale nie wiem, czy jesteś w stanie takim obszarowym atakiem... No może byłbyś w stanie tutaj, więc to jest opcja. Drozdu ma atak unicestwienie. Dobra, Drozdu idziesz jako pierwszy. Znaczy na razie nie idziesz jako pierwszy, bo na razie muszę cię poprzesuwać. Drozdu idzie tu. Ty idziesz, Bodzio, tu, Job w pobliżu, Berian, Mega niech idzie tu, Berian idzie tu, Brawura może być tu, Kojot, Krasnal, co to jest, Wierzbin,
Dobra, i ładujemy ich po ryju. Dobra, kto tu miał zacząć ładować po ryju? Ty miałeś Job zacząć? Nie, nie Job. Kurde. Nie Bodzio. Ty miałeś zacząć ich klepać. Jak? Kurde, gościu. Coś źle kliknąłem. O, o kurczę, no. Ugh. Halo? Ale ja wiem, że wrogowie używają specjalnych taktyk, ale żeby wyłączyć prąd od razu, to podczas nagrywania, to nie jest dobrze. No dobra, trochę dostał i nie związał ich walką. Lepiej tego Remtejsza, tej Rumcajsa związać walką, bo on pierwszy atakuje, więc może do tego czasu ich pozałatwiamy. Czy ja chcę punkty, że tak powiem, zużyć? Chcę. Chociaż z drugiej strony lepiej byłoby wziąć to postać, która ma na przykład te jakieś odbicia czy coś w tym stylu. Może jednak to zróbmy tak. Proszę raz. Drugi raz Bodzio. Bodzio sobie tu wejdzie. Będzie Rumcajsa atakował między innymi. Ziu. Trucizna też dużo daje. I Bodzio, ty jakieś... Aha, punktów i tak nie mamy gdzie, co i jak. Dobra. Teraz tak. Tego by trzeba było Rumcajsa teraz związać walką. Tylko kto ma tu odbicie? Ty masz odbicie, ochronę. I ty masz chyba też pasywne. Nie. Ktoś miał pasywną ochronę. No nie róbcie mi, co tu z tym prądem się dzieje. Dobra, na razie jest, bo nie piszczy. UPS. Tu jak związujesz wroga walką, jeszcze możesz zrobić drwinę. Tylko czy do niego dobiegniesz? Oczywiście, że nie dobiegniesz, bo jesteś kurka za daleko. Ty z kolei nie masz odbicia. Nie masz odbicia. Dobra, chrzanić to. Lecisz do niego. Tyk. Proszę mu tam... A, w sumie mogłeś to użyć. A nie wiem, czy będziesz teraz w stanie tego użyć. No właśnie, żebym się za bardzo tutaj... Odbicie sobie weź. No. Bardzo ładnie. Teraz będzie ten gościu. No to ty możesz gościa tutaj dziuboć, dziubnąć, dziub, dziub, dziub. Masz po ryju. Riposta. Odbicie sobie weź. Ty możesz gościa też tutaj odejść, tak. I ładuj gościa. O kurde, tylko zapomniałem, że ty go... Że ty go odrzucasz. A nie chcę trzeciego odbicia tu używać. Może jak pójdziesz tutaj, to może ten, może cię nie zaatakuje goś. Dobra. Ty weź... tego gościa. Związanie walką. Będzie punkcik. No, daj. 72 mega. Ej, co ty mi tu tarczą jeszcze kurde walisz po mnie? Jak się nie bawię. Dobra, ty możesz tylko do tego gościa dotrzeć. Aha, to może leć z tej strony, bo... Ładnie. Może ty? Ała. Bo uzyskasz punkcik dodatkowy. I o to właśnie chodziło. Tego już, a w sumie mógłbym to użyć. Tylko zaraz. Ten jest wróg. A masz 76% szans. To daj sobie spokój. A ty nic nie zrobisz, to idź tam. No i dobra.
to nie są jacyś tacy bardzo skomplikowani goście. Trzeba będzie tego gościa po prostu tutaj Rumcajsa załatwić. Dobrze wymierzyłem? Nikogo z moich nie uderzę? O, jakiś poszedł, kurde, krytyk. Ja wiem, że jest związanie walką. Halo? Dobra, ojejku, myślałem, że się coś zbagowało. Dobra, okrążenie, możesz ten punkcik tu wydać. No dobra, już go zabiłeś, no już wystarczy. To jest jakieś... nie takie trudne, jak myślałem. Możesz go jeszcze tym gniewem załatwić? Dobra, ty możesz wziąć tego, podejść tu. Tak, tylko się nie zatruj przy okazji. Do widzenia. A już koniec? Już koniec. O, jakieś fajne mamy rzeczy. Co to jest? Przyprawy mamy. O, to będzie od razu. Destabilizujące uderzenie. Mamy Buzdygan Kolos. Dobra. Bardzo się cieszę. To może nawet poszło szybciej niż myślałem. Napraw. 39 na 42 może być. Ty masz napraw też. Dobra. 26 na 31. Wierzbin ma promocję. Jego to szybko. Wierzbin, co ty chciałeś zazwyczaj mieć? Wierzbin. Zwiadowca leczenie. Okrutnik czy jakiś tam... Poczekaj. Ty chciałeś być okrutnikiem. Zatruta broń, instynktowny rzut, zabójcze znecenie. No ja niestety teraz już nie będę w stanie na wasze... heroiczna śmiałość, stratek... Nie będę w stanie waszych komentarzy czytać, bo niestety muszę trochę naprzód nagrywać. Nie jest jakoś dużo, ale no niestety tak mam, jak mam teraz. Nie chcę robić teraz dygresji w tym kierunku, ale zobaczmy. Ruch zwiększać, zręczność. Zabójcze zlecenie. Zabójcze zlecenie chciałeś. Wrażliwość. No dobra, no to chciałeś coś takiego, mam zapisane. Szybkość chciałeś zwiększać, no to ruch, nie? A ile ty masz ruchu w ogóle? Ty masz ruch 14, więc masz całkiem nieźle. Siłę woli, jakby ci dać 15, to już byłbyś... Ja bym ci na razie zainwestował w siłę woli, Wierzbin. Dlatego, że szczerze mówiąc, wtedy masz te 15 punktów, będzie jednostka pozostaje przy życiu, gdy powinna zginąć w walce. I to będzie chyba nasza druga jednostka, która będzie miała 15 siłę woli i będzie troszkę, no właśnie, tak zrobimy na razie. Dobra. Co się dzieje? Co to byli za ludzie? Dobra, nie ważne. Jeszcze zamka, musisz złoty klucz. Kurka, ja już nie pamiętam, gdzie ten złoty klucz się dawało. On dalej z nami będzie chodził? Może napiszcie w komentarzach, bo mi się nie chce tego szukać i przypominać sobie, gdzie ten złoty klucz pasował. Nie to chciałem, zlecenia, mapa świata. A tutaj będzie. No to dobra, po drodze jest, okej. Okay. Otwiera klucz, bla bla bla, lecimy. Tylko żeby nas coś tu nie napadło. Żarcie mamy na 5 dni. Punkt wiedzy mamy, stadninę olewamy, bo nie mam na to czasu. Znaczy możemy wejść na tak pro forma. Pro forma, aha. Tu jest wytrych, to nie będziemy rozmawiać. Dzień dobry panu. Nie chcę wierzchowca, wyjdź. Clarida. Co żeśmy widzieli? Kopalnia w brązowym kamieniu. Dobra, pewnie jakiś quest. Mistrel. Dobra. Konopie. Zbadaj. Pszenica. Można by ukraść, ale szczerze mówiąc, mam inne rzeczy na głowie. Na razie zostawmy to. Na razie mamy rzeczy typu jak najszybciej skończyć te zlecenia z tej strony.
Aha, tylko w tym celu musimy najpierw się odpocząć. Najpierw pytanie, średnie 10%, dobra. A weźcie sobie owoce, zjedzcie, troszkę takich rzeczy. Co to jest? Wino to może nie, chlebuś. I coś za jeden mamy? Nie mamy. Mamy żywność jeden. Proszę, wino proszę do tego. To za chwilkę, tu możemy drwal. Gdzie jest drwal? Bo już nie pamiętam. Praktykant, nowicjusz. Praktykant. Ty jesteś drwal, mega. Dobra, ty jesteś... Gdzieś ty jest mega? Halo? Gdzieś ty się skitrał? Gdzie on jest? Wierzbin? Bo nie podświetlał mi się. Bodzio? Gdzie jest 72 mega? Drozdu nie widzę. Halo? What? Krasnolud jest tam. A, tu siedzą. Tylko ja nie mogę do nich teraz tutaj, Bodzio. Jak ja mam ich zaznaczyć? 72 mega. Dobra, wyciągnąłem cię z tego. To przy okazji możemy zrobić tutaj dwa punkty. Ok, czyli ty będziesz rąbał sobie drewno, bla bla bla. Tu mamy, kucyk jest przy tym, tu sobie gotujecie. Tu co mamy do zrobienia? Halo. Pochodnia, wydryk, skany, haczyk, bla bla bla, linę możecie zrobić. Proszę od razu tego. Kociołka nie możemy, bo nie mamy. Drewna nam brakuje, rudy żelaza najwięcej. Drewno łatwo znaleźć, to nie jest problem. Tablica strategii, a właśnie, tu powinniśmy wybrać. Oportunizm mamy, obrażenia okazyjne. Negatywne efekty odwrotu to nie. 20 więcej miejsc, o, to by było dobre. Okej, to zrobimy tak. Kociołek, wieprzowinę możesz zrobić. Dawaj. Sól jeszcze mamy, pszenicę, dobra, jest. No to co, odpoczywamy. Tak, średni posiłek 27. Wszystko zrobione. No proszę nie napadać nas tutaj, bo my chcemy sobie odpocząć. Wytworzył zasoby. Bardzo dobrze. Jedziemy z koksem dalej. Co to jest? Możecie grzybki pozbierać, jak tu jesteście. Wow, a co to znaleźli takiego nowego? Przyprawy to są chyba. To jakiś nowy ten, przez to DLC. Nowa profesja, uczony. Kto miał być uczonym, kurczę? To napiszcie, bo ja powiedzmy tak ze dwa odcinki na zapas nagrywam, więc... Więc jak ten odcinek jest publikowany, no to pewnie po nim mogą być co najwyżej dwa, więc napiszcie, kto chce być uczonym. Chyba, że wcześniej będę potrzebował uczonego, no to wtedy sam przydzielę. No może jeszcze się tak uda zrobić. A tu bierzemy... Bierz to żelazo, kurde, gościu. Tu co to jest? Kopalnia... Halo. Kopalnia brąz... Dowiedzcie, co odwiera klucz do miejsca spotkania. To będzie w tym kopalni? Nie, to nie tutaj. Kopalnia to było też quest z tego tutaj stadniny. Ale nie wiem, czy mamy czas z tą kopalnią teraz robić. Najpierw bym te dwa questy zrobił. Kopalnię możemy w powrotnej drodze. Albo i nie. Tam jest, wiem, że jakiś taki... Najpierw tamte questy. Tu jest ta, te ruiny, to tam powinniśmy do nich wejść. Nie przypominam sobie, żeby takie wejście było do tych ruin. Do grobowca. Dobra, proszę tam wejść. Poszukiwanie grobowca. Na razie nie włazimy do środka. Wyłazimy, proszę bardzo. Questa mamy zrobionego.
Aha, w tym rejonie trzeba znaleźć klucz do miejsca spotkania. No tak, to jeszcze musimy tu poszukać. Mam nadzieję, że to nie w tej kopalni, może w tym miejscu. Błyskawiczna realizacja. Stary dwór mocno śpi, to nie ta bajka. Tam jakieś ziomale chodziły. No to pewnie tu, złoty klucz. Tylko to nas, może coś nas zaatakować? Może coś nas zaatakować? Wait, are you sure you want to go down? What if it is another trap? Złaziajmy, kurde, tą... What took you so long? Was it that difficult? Wildolf Adrofiden. Oh, who are you? Gdzie moi ludzie? O-o! Poziom 7 dwóch? Tylko a czemu takich mało jest? Czy coś się zmieniło? Ech. To będą jakieś megakoksy? Nie, trzy jednostki. Liczba wrogich jednostek. Jakoś tak dziwnie, kurde. Zazwyczaj było więcej ludzi. Może coś to DLC zmieniło. Dobra, Wildorf, strzelec. Dobra, co on tam ma? Co oni w ogóle mają? Nieustępliwość. No, ekstremalna odporność. Gdy garda jednostek wynosi 0, i ataki nakładają status wrażliwość. Oni mają... No dobra, no to będzie ciekawie. Ci są troszkę, ale też nie są jacyś 80, no są troszkę koksiaci. Więc tak, ciebie związać walką musimy 72 mega. Ty jesteś, kto ma najwięcej HP-ków od nas? Kurczę, wydaje mi się, że jakby coś się tu pozmieniało. Krasnolud. Dwóch na raz nie zaatakujemy, bo stoją za daleko od siebie. Możemy zrobić przeciwzakrzepową, zrobić. Możemy zrobić ochronę. Kilku wrogów nie jesteśmy w stanie zaatakować. Ale aha, tylko że ten krasnolud? Nie, no dasz radę, kurde. Ile on zadaje obrażeń? 30 obrażeń, umocnienie. No to tego koksa trzeba jak najszybciej rozwalić. Ostrożne uderzenie. Osłabienie. Następny jest ten. Ok, czyli ciebie trzeba zaatakować tak maksymalnie. Najlepiej krwawieniem, nie krwawieniem. Ty 26. No to 72 mega musi najpierw chyba zaatakować, bo ty masz tak postawę defensywną. Znaczy nie, ty masz w ogóle ochronę. Was we dwójkę, a on ma ataki obszarowe? Nie. 30-38. Może dasz rady. Job, będziesz atakował tutaj, czyli wasza trójka, a w zasadzie nawet nie wiem, czy trójka. Ty możesz spróbować z tej strony ich zaatakować. Ty masz co? Masz też ochronę, odbicie, tylko nie wiem, czy jak ty tutaj wejdziesz, to jesteś w stanie dobiec do tego gościa. Ledwo, ledwo, ale jesteś w stanie. Wierzbin może coś tutaj działać. Mobilizację drużyny, co nie potrzebujemy. Drozdu. Tu jeszcze mamy. Jeszcze Great Coyote jesteś. Masz dużo HP-ków. Aha, tylko że stąd nie dobiegniesz do tego gościa. Stąd też nie dobiegniesz, a stąd? Stąd też nie dobiegniesz, ale przynajmniej no, nigdzie nie dobiegniesz. I to jest, kurde, problem. Oni strasznie ciulowo stoją. Idź tam, bo ty możesz zrobić drwinę. No właśnie ciebie potrzebowałem. Reszta, bodzio z zatrutym. Ty możesz strzelać stąd nawet, z błota. Dobra, więc tak. Najpierw, w sumie możesz ty, bo ty masz zarówno... Możesz zrobić i ochronę, i drwinę, tylko nie wiem, czy jedno i drugie. I postawę defensywną sobie, ale nie, 72 mega, 26, krasnolud, wydaje mi się. Bieraj maść regionisty. Weź sobie odbicie jeszcze. Aha,
tylko że ja to źle zrobiłem. No dobra. Źle to zrobiłem, bo drwina związuje walką. A ja nie chciałem robić drwiny, kurde. No, chciałem zrobić drwinę na tego, żeby zrobić osłabienie, ale zapomniałem o tym, że to jest związanie walką. No to zrobimy gościa tak, że po prostu otoczymy z każdej strony. Mam nadzieję, że to go, czy to go odrzuca? Czy ty go zwiążesz walką wtedy? Kurde, to jednak przechodzi. No to niepotrzebnie tą ochronę tutaj na krasnoluda dawałem. No to riposta teraz ci nic nie daje, kurczę. Dobra, to ty idź od tego. Niepotrzebnie to zrobiłem. Możesz zrobić drwinę, bo też jeszcze gościa osłabiesz. Możesz sobie zrobić ochronę dla wszystkich? Nie. Zamiast atakować postawę defensywną. I w zasadzie tyle. I teraz zobaczymy, ile dostaniesz w poryju. Nie jest tak źle. Umocnienie co prawda dostał, ale krwawienie też mu będzie odbierało tutaj do sporo życia. Dobra, tego to zaraz job, nie job. Bodzio. Ty masz związywać walką, więc bieraj tego gościa tutaj. A drwiny nie ma co, czaszkotłuka, możesz kurde jeszcze walnąć go czaszkotłuką, chociaż lepszy był przeciwko temu, bo oni mają te... pancerz. Dobra, to tym się nie przejmujemy. Drozdu, czy ty możesz dwóch tutaj dziabnąć? Nie wydaje mi się. Drozdu, nie wydaje mi się, że możesz dwóch ciapnąć. Więc jedź do tego gościa. Odrzucisz go, co prawda? Nie, on jest nieodrzucalny, z tego wynika. Co ty masz jeszcze? Daj mu zatrucie, czy co tam. No. No i tacy jacyś koksowaci są. No to z odrzuceniem nie jest dobre, no ale chrzanić go. I tak go nie odrzucisz, bo nie masz gdzie. Więc go nie odwiążesz walką. Jeszcze kopnij go, zdestabilizuj, ochronę nie potrzebujesz, dobra. Kogo jeszcze tu mamy? Jeszcze dwie postacie mamy, to ty powinieneś strzelać. Ile masz szans? Naprawdę? No to idź tu, może z tej strony trafisz dobrze. Można by jeszcze strzał odrzucający, ale ja go nie chcę odrzucić za bardzo, chociaż... Kurde, chrzanić to. To jeszcze spowolnienie daje, różne takie rzeczy. Ty możesz tu podejść od niego, tak. Orześ, tutaj była pułapka jakaś? Kurde, nie zauważyłem. Prawie. Kurde. Znowu X-kom. Zasłona. I pyk. No. Dobra, teraz tego gościa trzeba jak najszybciej załatwić, bo on tu jest taki lipny. Krasnolud. Czy coś robimy jeszcze? Myślę, że nic. Czy ty jesteś w stanie podejść z tej strony do gościa, żeby tu zwolnić miejsce i gościa jeszcze tak... On jest mocny, kurde.
Ty powinieneś zrobić drwinę, bo zrobisz osłabienie. I weź sobie postawę defensywną. To od razu daje punkcik. No i będziesz kaj... Aha. Dobra, czy ktoś tam dobiegnie do... Aha. Dobra, ty dostałeś po ryju. A, bo ty masz ten, kurde, zapominam, ten ciulowy, że tak powiem, ten. Obszarowy atak. Czy ty możesz podejść tam do gościa? Tu... Dobra, ładuj go. Destabilizację, zmniejsza gardę jeszcze. Trzeba było najpierw zrobić. Dobra, ty weź tego. Ty możesz podejść tu. I tak go machnąć tylko. Ty podejdź tu. Szybko załatwiamy sprawę. Bardzo dobrze. A ty już nic nie zrobisz, bo oczywiście, że nie. Jesteś za daleko. A czy mógłbyś strzelać, no ale... Dobra. On cały czas robi sobie umocnienie, ale to na to krwawienie jest bardzo dobre, bo to rzeczywiście zdejmuje sporo, kurczę, tego HP-ków. Można by zrobić gniew jeszcze, ale nie wiem, czy jest sens. Chyba go załatwimy. A, może nie tak, może ty. Halo, nie tak, żebym coś nie spaścił tutaj. Dobra, tamten już coraz bardziej wściekły jest, ale no niestety to mu nic nie pomoże. Wow. Aha, zapomniałem o tej buławie znowu. Ojej, ile mamy czarnej jagody. Jakieś co to kurde jest? Flumberg coś tam. Dawać kurde takie rzeczy. No pięknie. Napraw. 25. A dobra, napraw jeszcze raz, bo już nie chcę, żeby było aż tak kiepsko. Napraw, job. 15 na 19. I ty masz z kolei promocję. Ty masz zręczność oczywiście. Job, co ty tam chciałeś? Albo coś mi się skasowało, albo nic nie pisałeś, co chciałeś. Na pewno zręczność bym ci poszedł. No, siłę woli to ty nie będziesz miał nigdy dużą. Kurczę, no ruch też by ci się przydał, żeby dobiegać, ale może dajmy zręczność, żebyś większe obrażenia zadawał jednak. Zręczność 25. Ty masz tak, ty masz heroiczny. Gdy związujesz wroga walką, masz gardę zignorowaną i teraz masz do wyboru koncentracja. Pierwszy atak w bitwie nakłada wszystkie efekty postawy. To znaczy, jakiej postawy? Te? Nie rozumiem tego. Efekty postawy. What? Jakiej postawy? Dobra, wyzwanie osobiste. Jednostka musi w każdej rundzie przynajmniej raz zaatakować w danej postawie. Jeżeli się to uda, wykonuje atak okazyjny. A, postawy, bo on ma... Job ma postawę... Ty masz tu postawę defensywną albo ofensywną. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Pierwszy atak nakłada wszystkie efekty postawy. A normalnie mamy tak, że na przykład mamy... Przyjęcie postawy odblokowuje defensywne efekty umiejętności. Postawa ofensywna. Atakuje jeden dodatkowy raz.
No to nie wiem, czy to jest takie bardzo ten. Przystosowanie. Jednostka może teraz zmienić postawę częściej niż raz na rundę. Ja wiem. Jeżeli w każdej rundzie przynajmniej raz zaatakuje w danej postawie, jeżeli się to uda, wykonuje jeszcze jeden atak okazyjny. W każdej rundzie. Ale to znaczy, że we wszystkich? Za każdym razem musi atakować? Nie rozumiem za bardzo tych tutaj, kurde, tych. W każdej rundzie przynajmniej raz zaatakować w danej postawie. Jeżeli się to uda, wykonuje atak okazyjny. No to jeżeli w danej rundzie zaatakuje w postawie tej ataku, to jeszcze raz rozumiem, że dostaje atak? Czy muszę mieć każdą turę w walce? Pierwsza, druga, trzecia. No to jest niepraktyczne. Pierwszy atak bitwy nakłada wszystkie efekty postawy. A czy one się i tak nie nakładają? Postawa ofensywa atakuje jeden dodatkowy raz. Czyli możemy albo nałożyć... No ale to zawsze mieliśmy jeden dodatkowy raz ataku. Kompletnie nie rozumiem tego tłumaczenia. Może to jest źle przetłumaczone. Pierwszy atak w bitwie nakłada wszystkie efekty postawy. Ale on zawsze atakował trzy razy. Więc nie bardzo rozumiem. Wiecie co, ja to zostawię. Napiszcie mi w komentarzach. Najwyżej Job będzie bez tego. Kompletnie nie rozumiem po prostu tych. Więc na razie zostawiam. Dobra, co tu mamy? Zbadaj. Wuj, nie żyje. Why would anyone murder an apothecary? Go on without me. I can't possibly leave him like this. Thank you for bringing me here so I could learn. Lekarstwo ucznia to się akurat zawsze przyda. A musimy naprawdę cię zostawić? Co jest to, że a da się tutaj ukraść coś? A nie wiem, czy mi się chce bawić w wytrychy. No zawsze to jest jakieś doświadczenie złodzieja. A nie musimy. To nie jest kradzież. No dobra. To idziemy stąd. Wyjdź. Coś tu mamy jeszcze? Nie mamy. Dobra. To quest zrobiony kolejny. I on już tu został. Oho. A to co to za ziomale są? Dobra, nie chcę sprawdzać nawet. Biorę tylko grzyby i idę stąd. No to nie są grzyby. Zobaczmy mniej więcej tutaj. Mamy tak. Mamy te dwa questy zrobione, to jest znalezione, więc tylko musimy odebrać kasę, bardzo dobrze. Aptekarz, no to kasy nam nie dał, ale... A może dał? Kurde, już nie mam pojęcia. W zasadzie możemy jeszcze tą kopalnię w następnym odcinku, wioskowe głupki. Wioskowe głupki to jest coś takiego, że poszukajcie zaginionych chłopców stajennych w pobliżu kopalni, więc prawdopodobnie trzeba, pewnie coś tam będzie jakaś walka. Później pędzimy do Marnheim. Kurczę, no chciałbym tą tawernę zrobić, nie? Ale może popędzimy tu. Kurde, nie wiem, czy tą ceramikę, ale nosimy tą ceramikę, więc trzeba by to jednak, kurde, spróbować tam dostarczyć. I później tu i może w końcu wypłyniemy na to morze? Ja wiem, zobaczymy. Dobra. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.